Punkt, wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Głuska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moimi pierwszymi gośćmi są dzisiaj Maciej Rosiński. Witam Cię Maćku bardzo serdecznie. Klub Gazety Polskiej w Nowym Jorku, koordynator Klubu Gazety Polskiej w Ameryce Północnej. I Iwo Bender, komentator, publicysta. Witamy bardzo serdecznie. Joe Biden, czy już można powiedzieć, że na pewno, bez dwóch zdań i na 100% będzie po 20 stycznia kolejnym 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak to wygląda z perspektywy Stanów Zjednoczonych? Maciej Rosiński w Nowym Jorku jest na ulicy. Właśnie widzimy piękny dzień. Zdaje się, że nieco mroźny. Jak to, proszę powiedz, jak to wygląda twoim zdaniem? Tak, można założyć, że i bezpiecznie założyć, że Joe Biden będzie tym prezydentem. Opcje prawne Trumpa raczej się wyczerpały. One nigdy nie były tak mocne, czy nie miały mocnych punktów zaczepienia, bo musimy pamiętać, że aby udowodnić jakieś, powiedzmy, przekręty wyborcze, jest to sprawa dość trudna, żeby skutecznie ich dochodzić w sądzie. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz co do tych wyborów. Problemem nie było tyle liczenie, na czym większość komentatorów czy w ogóle dyskusji się koncentrowało, a sama metoda przeprowadzenia tych wyborów. Same to przyjęte procedury takiego mętnego, nieprzejrzystego głosowania, więc to, że zostały oddane tak, a nie inaczej głosy, czynię jakby niepodważalnymi, pomimo tego, że niektóre fałszerstwa wydają się w takiej, powiedzmy, pospolitej opinii oczywiste. Więc tak, może możemy tutaj z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że Joe Biden jeszcze prezydentem będzie. Dzisiaj Mitch McConnell, jakby ten senat, nie senat, przepraszam, House, w kongresie jakby lider tego obozu republikanów pogratulował Bidenowi zwycięstwa, co jakby politycznie też jakby przypieczętowuje prezydenturę Bidena i czyni jakiekolwiek dalsze kwestionowanie tym bardziej trudniejsze, o ile oczywiście od samego początku nie było ono łatwe. No to teraz w takim razie opinia Iwo Bendera. Iwo Bender, autor też takiego komentarza, analizy sytuacji w Stanach Zjednoczonych, powyborczej sytuacji w Stanach Zjednoczonych w najnowszej Gazecie Polskiej. Już jutro ta analiza się ukaże. To w takim razie jak ta sytuacja rzeczywiście, czy ona już jest rozstrzygnięta? Z punktu widzenia formalnego Konstytucja Stanów Zjednoczonych mówi, że prezydentem zostaje się wtedy, a przypomnijmy, że ona była pisana w czasie, kiedy trzeba było transportować konno z odległych stanów do Waszyngtonu głosy elektorskie. Stąd też mamy czas do 6 stycznia, kiedy to na posiedzeniu kongresu przewodniczący Senatu, którym z automatu jest wiceprezydent, Mike Pence w tym wypadku, ma na oczach kongresmenów i senatorów przeliczyć głosy. I ten kandydat, który tych głosów uzyska więcej, zostaje oficjalnie ogłoszony prezydentem. Czyli do 6 stycznia tak naprawdę ma czas jeszcze drużyna Trumpa na stworzenie bardzo silnej argumentacji, której mogą użyć w którym momencie. Otóż w momencie liczenia głosów kongresmeni i senatorowie mają możliwość zgłoszenia obiekcji co do właściwego wyboru elektorów w poszczególnych stanach. Więc teoretycznie możemy założyć, że taka możliwość istnieje, że oto nagle wyciągają jakieś niesamowite, niezbite dowody i mówią: proszę bardzo, w Pensylwanii na pewno były sfałszowane, w Michigan na pewno były sfałszowane. I teraz znów teoretycznie jest możliwe, że wówczas wyborem prezydenta zajmie się kongres, a wyborem wiceprezydenta senat. I w tym wypadku Trump jak królika z kapelusza wyciąga zwycięstwo, dlatego że tam jest dość taki szczególny sposób głosowania w kongresie, który faworyzuje w tym momencie republikanów. I oczywiście prawdopodobieństwo tego jest niezwykle nikłe, ale w teorii tak się może wydarzyć, a znając Trumpa,
podejrzewam, że on już właśnie szykuje się do takiej ostatniej, próby ostatniej szarży. Natomiast już zupełnie zamykając temat, nawet jeżeli, co jest wielce prawdopodobne, Mike Pence przeliczy głosy i powie, no tak, gratuluję panie prezydencie Joe Bidenie, no to czy de jure, czy de facto Biden nie będzie sprawował władzy, no bo nie jest człowiekiem w pełni sił i de facto prawie praktycznie od początku, a de jure wtedy, kiedy on prawdopodobnie ustąpi, bo sądzę, że ustąpi ze względów zdrowotnych, to będziemy mieli pierwszą panią prezydent, panią Kamalę Harris. No dobrze, to w takim razie jakby teraz dopytam o to, Maćku, to do ciebie pytanie. Czy rzeczywiście twoim zdaniem i czy dużo się mówi na temat takiego scenariusza? No w pewnym momencie, nawet chyba kilkukrotnie sam Joe Biden wspominał o takiej możliwości, że on w zasadzie jest prezydentem tylko na chwilę, a później to będzie ta pani, która jest wiceprezydentem, czy tam będzie wiceprezydentem. No ale czy rzeczywiście to jest realny scenariusz, że ktoś, kto już wygrywa wybory, zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie chciał się tak pozbyć władzy, bo to przecież nie jest tylko jeden człowiek, to jest też jego zaplecze i jego najbliższe otoczenie. No i teraz pytanie, czy to najbliższe otoczenie to jest właśnie pani Harris, czy też może jednak ktoś inny, kto będzie chciał, żeby Joe Biden jak najdłużej pozostał prezydentem, bo to będzie gwarantowało i jakiś tam inny układ władzy niż ten, który w tej chwili, o którym teraz rozmawiamy. Tak, jeżeli chodzi o sam scenariusz, myślę, że on jest nawet bardziej prawdopodobny niż niektórym wydaje. Precedens mieliśmy, bo mieliśmy go za Nixona, kiedy on zrzekł się władzy i urząd objął wiceprezydent Ford. Więc jest to oczywiście możliwe. Czy to się stanie? Jest to bardzo ciekawe pytanie. Co do samej osoby Bidena, sprawa jest trochę oczywista i trochę, mówiąc potocznie, żałosna, bo rzeczywiście jest wybierany człowiek, który w wielu przypadkach zapomina, gdzie jest, kiedy publicznie występuje. No ja pamiętam, zresztą pewno wszyscy pamiętają, że mówił, że kandyduje do Senatu, a nie na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale o tyle scenariusz jest ciekawy, zależy jaki będzie układ, jak się rozłoży pewien podział siły, czy trendy wewnątrz partii demokratów. Bo co warto stwierdzić, oni są teraz, mówię o partii demokratów, jest trochę mocno rozdarta. Zwycięstwo demokratów w tych wyborach jakby przypieczętowało ich pewien ostry skręt w lewo. Takie objęcie w ramiona bardzo takiej, powiedzmy, radykalnej lewicy, co też trochę niepokoi sam establishment demokratów, ponieważ rozumieją, że to wciąż jeszcze może alienować z kolei innych wyborców. Więc w tej chwili obserwujemy trochę takie przeciąganie liny między, powiedzmy, starą gwardią Obamy, a na przykład nowymi jakimiś, szczególnie jeżeli mówimy na przykład o nominacjach Bidena, formalnie mówi się o nominacjach Bidena, nie wiemy tak naprawdę kto ma jaki wpływ na obsadę stanowisk w administracji Bidena, ale obserwujemy takie przeciąganie liny między właśnie takim nowym, mocniej lewicowym skrzydłem, a tą starą, jakby tą starą obsadą jeszcze z prezydentury Obamy. Wszystko jest, myślę, świeże. Zobaczymy, jak to się potoczy. Zobaczymy, jaki będzie końcowy podział ról w administracji. To teraz, Iwo Bender, czego możemy się spodziewać po pani nowej, najprawdopodobniej nowej wiceprezydent? Możemy się spodziewać radykalnie, ideologicznie umotywowanych działań w sferze publicznej. Możemy się spodziewać próby... A na arenie międzynarodowej, bo to w gruncie rzeczy nas najbardziej to interesuje. No tutaj mamy pewną zagadkę, dlatego że jej doświadczenie w tych sprawach jest właściwie zerowe i dla niej istotne są sprawy wewnątrzamerykańskie. Ale możemy się spodziewać na pewno powrotu do traktatów paryskich dotyczących ochrony środowiska, z których Trump wycofał Stany Zjednoczone, ponieważ żaden duży kraj poważnie ich nie traktował.
Więc możemy spodziewać się takich ideologicznie motywowanych działań mających na celu promowanie modnych w danej chwili lewicowych haseł, co może uderzać w Polskę. To co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast konkretnie jak ona widzi rolę Stanów Zjednoczonych w wielkim koncercie międzynarodowym, znów mogę tylko podejrzewać, że raczej patrzy na Stany Zjednoczone jako na potęgę przemijającą, a nie jako na kraj, który będzie stawał w szranki nadal z Chinami, będzie w sposób skuteczny z nimi konkurował. I że Polska w tej całej układance nie będzie dla niej aż tak ważnym krajem jak dla Trumpa z różnych względów, a jeżeli, to tylko jako przykład do bicia, jako państwo właśnie, gdzie rządzą siły niepostępowe, więc należy je wytykać palcami i współdziałać z elementami lewicowymi w Unii Europejskiej. Natomiast od strony... A Rosja? Sprawa wielka Rosja. Zagadka. Wielka zagadka, bo demokraci usiłowali zrobić z Trumpa przez ostatnie 4 lata rosyjskiego agenta i pompowali Rosję na wroga numer 1 Stanów Zjednoczonych. Chociaż de facto dużo niebezpieczniejszy w tym momencie przeciwnik Stanów to są Chiny. Więc tutaj być może akurat okaże się to z korzyścią dla Polski, no bo głupio ich będzie nagle drugi raz, tak jak Obama z Clintonową, robić reset w relacjach z Rosją po tym, kiedy odsądzali ich od czci i wiary, a Trumpa nazywali agentem Putina. Mamy dosłownie jeszcze minutę. Maćku, jeszcze jedno pytanie do ciebie. Powiedz proszę, jak ty patrzysz na to? Jak to się stało, że wybory wygrał człowiek, który rzeczywiście ma poważne problemy ze zdrowiem? To widać było tak wiele razy, że trudno, żeby chyba ktoś pomyślał, że to jakiś przypadek. Zresztą też o tym mówiliśmy. Do tej pory jednak kwestie zdrowotne były ważne w wyborach amerykańskich. Sprawa chociażby pani Clinton, która zasłabła, to już to wybory, rywalizacja z Donaldem Trumpem. To były sprawy, które były istotne i które dla wyborców, dla części wyborców miały znaczenie. A jak to się stało, że teraz okazało się, że człowiek, który rzeczywiście czasami po prostu nie wie, co robi, w jakim charakterze jest i gdzie jest, został wybrany na prezydenta? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, a odpowiedź jest, można skrócić bardzo, bardzo konkretnie. W Stanach Zjednoczonych dzieje się w tej chwili coś bardzo złego. Jest bardzo ograniczona swoboda wypowiedzi. Pewna taka zmocowana narracja medialna. Mówimy tutaj o takiej skrajnej stronniczości mediów. To pozwoliło przykryć te pewne tematy podczas wyborów. To też pozwoliło na wręcz wmawianie, że te wybory były przeprowadzone idealnie, czy że one były szczelne, czy rzetelne. A wiemy, że po prostu patrząc na to wszystko, jest to coś, co mówiąc przysłowiowo, nóż otwiera się w kieszeni. Więc dyskusja jest bardzo, bardzo stłumiona. Nie wiem, co z tego będzie. Prawdopodobnie będzie to skutkowało dalszą polaryzacją społeczeństwa. A co będzie dalej, zobaczymy. To jeszcze w takim razie na ten sam temat zdanie Iwo Bender. Jeżeli wygra wewnętrznej rywalizacji w Partii Demokratycznej frakcja radykalnie lewicowa, będziemy mieli do czynienia z próbą całkowitego przebudowania ustroju Stanów Zjednoczonych i poddania się Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej instytucjom międzynarodowym, bo taka jest ich postmarksistowska doktryna. Jeżeli wygra frakcja bardziej pragmatyczna, bardziej centrowa i co ważne, jeżeli republikanie utrzymają większość w Senacie, a to się okaże na początku stycznia po wyborach w Georgii, to nie musimy się aż tak bardzo obawiać. Bardzo dziękuję. Maciej Ruciński z Nowego Jorku, Klub Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo. Iwo Bender, komentator, publicysta. Byli Państwa i moimi pierwszymi gośćmi, a my teraz przypomnimy fragment dzisiejszej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi oczywiście o akcję szczepień. Strona, która dostarcza wszelkich informacji dotyczących szczepionek, jest już dostępna. Można się z nią zapoznać. A
za chwilę Piotr Lisiewicz. Narodowy Program Szczepień zapewnia, że szczepionki będą darmowe, dobrowolne, że postaramy się, żeby były dostępne także dla tych, którzy dzisiaj są w swoich domach, nie mogą z nich wyjść z różnych względów zdrowotnych, przede wszystkim dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Chcemy chronić najsłabsze osoby naszego społeczeństwa w pierwszej kolejności. To, czy uda nam się opanować pandemię w 2021 roku, a to jest nasz cel, zależy od każdego z nas. Dlatego, że dopiero duże wyszczepienie populacji zapewni nam odporność, pozwoli nam na powrót do normalnego życia, pozwoli polskiej gospodarce na powrót do normalnego funkcjonowania. Dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej to posiedzenie komisji, która dopuszcza szczepionkę do rynku europejskiego, odbędzie się wcześniej. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku. Oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski. I zgodnie z zapowiedzią Piotr Lisiewicz, Gazeta Polska. Witam bardzo serdecznie, Piotrze. Witaj. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, w jutrzejszej Gazecie Polskiej analiza, bo też mówimy o jutrzejszej Gazecie Polskiej, analiza Piotra. Piotr sprawdzał, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. No właśnie, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej? Rafał Trzaskowski mówi o tym, że on no, cały czas buduje swój ruch, rozmawia z różnymi środowiskami, rozmawia z Szymonem Hołownią, rozmawiał też z Martą Lempart. No, tak to trochę wygląda, jakby te rozmowy były no, nieco w kontrze do Platformy Obywatelskiej, choć też pamiętamy zapowiedzi sprzed wielu, wielu tygodni, w których mowa była o tym, że ta Platforma, Solidarność, teraz Wspólna Polska, nie wiadomo do końca jak to się nazywa, ruch Rafała Trzaskowskiego, nie ma być konkurencją wyborczą dla Platformy Obywatelskiej. I pytanie, czy rzeczywiście ten scenariusz jest realizowany, czy może dokładnie odwrotny scenariusz jest w tej chwili w grze? Posługując się modnym dzisiaj słowem, mogę powiedzieć, że to jest takie trochę budowanie bezobjawowe. Ja zająłem się sprawą, którą mało kto się zajmuje, mimo że aż to się narzuca, to znaczy tym, z czego wynika słabe przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Znamy te sondaże, kto jest liderem opozycji. Prezydent Warszawy zdobył 48,9% głosów w wyborach prezydenckich. Za przywódcę opozycji go uważa 21%. O Borysie Budce szkoda gadać, bo to jest 2,2%. I skąd to wynika? I udało mi się dotrzeć do różnych informatorów, którzy opowiadają o tym, jak wygląda pozycja obu panów w ich matecznikach. To znaczy Rafał Trzaskowski pozostaje w Warszawie w konflikcie z szefem klubu radnych, panem Jarosławem Szostakowskim. I to wygląda w ten sposób, że jakby najoczywistsze obiecane przez Rafała Trzaskowskiego rzeczy nie przechodzą przez Radę Miasta. Teraz mieliśmy sprawę dotyczącą ulicy Lecha Kaczyńskiego. Wszyscy zapamiętali, że ta ulica będzie, no bo to było takie trochę zaskakujące, że już nie tej Armii Ludowej, tylko Lecha Kaczyńskiego. Wszyscy zapamiętali to w kampanii. Rafał Trzaskowski wychodzi w otwarty sposób na oszusta, ale mówi: nie mogę, bo radni nie pozwalają. Wcześniej mieliśmy sprawę biletów komunikacji miejskiej, podwyżki, znowu zablokowanej przez radnych. No dobrze, to w takim razie ja dopytam, kto w takim razie poprzez tych radnych, jeżeli to rzeczywiście tak wygląda, kontroluje Rafała Trzaskowskiego? Kontroluje Rafała Trzaskowskiego ten, który wydaje polecenia Jarosławowi Szostakowskiemu, czyli Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej, który w ten sposób mówi do Rafała Trzaskowskiego: ty nie szalej z tym nowym ruchem,
żadnego nowego ruchu nie ma być. Jak ten mem był głośny, kiedy Borys Budka mówi do Rafała Trzaskowskiego, jak chcesz mieć nowy ruch, to kup sobie kiosk ruchu, tak? Mówi do niego poprzez Jarosława Szostakowskiego, nie szalej za bardzo z tym nowym ruchem, bo będziesz miał kłopoty w warszawskiej Radzie Miasta, bo wyjdziesz na nieudacznika, który nie potrafi rządzić Warszawą, nic mu nie wychodzi, bo wszystko mu blokuje jego własna Rada Miasta. Dodajmy, że pan Jarosław Szostakowski to jest uczestnik licznych protestów KOD-u, ten, który był inicjatorem budowy Muzeum KOD-u. Miało być takie Muzeum KOD-u, jak się śmiano, imienia Wojciecha Diduszki, gdzie będą faktury Mateusza Kijowskiego eksponowane. Więc no, taki aktywista pełną gębą, który chodzi w koszulce Konstytucja, natomiast w Platformie Obywatelskiej Warszawskiej nie uchodzi za demokratę, a uchodzi za żandarma. I o tym opowiadają w moim tekście działacze obecni byli Platformy Obywatelskiej, który wręcz wyrzuca ludzi na polecenie Marcina Kierwińskiego. Więc kwestia tego nowego ruchu i kwestia silnego przywództwa Rafała Trzaskowskiego tak właśnie wygląda. Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę, a więcej w jutrzejszej Gazecie Polskiej, więcej informacji na temat tego, co dzieje się wewnątrz Platformy Obywatelskiej, kto kogo blokuje. Piotr Lisiewicz był Państwa i moim gościem. Ja serdecznie Państwu dziękuję, ale równie serdecznie proszę i gorąco zachęcam, żeby Państwo z nami pozostali i spędzili z nami ten wieczór. Do zobaczenia.